Mówi się Jacek Sobola, witam w wszystkich mediach. Jest wtorek, 25 kwietnia, 21:15 jest u mnie. Numer kotny, jestem na Łukasi, to byli ci goście takiej wagi ciężkiej. Profesor Krasnodębski, minister Czarnek, Witek Newelli z Ukrainy na koniec, a ja co? A ja mam dla państwa taką małą, niedużą, skromną bardzo zapowiedź tygodnika, ale okładka w tygodniku jest bardzo fajna. Jest bardzo fajna okładka, bo to jest taki Sylwester marzeń Konfederacji. Zresztą Telekino państwu zaraz pokażę okładkę. W najnowszym numerze tygodnika, dostępnym jutro w kioskach, szczególnie polecamy tekst właśnie okładkowy Grzegorza Wierzchołowskiego. O, tak wygląda ta okładka. O tym, jak Putin miał zaśpiewać w Zielonej Górze. Będzie też o tym, jak rosyjski wirus uniknął sankcji oraz o kulisach unijnej pseudogry o klimat. Putin miał zaśpiewać w Zielonej Górze, chciały tego PO i SLD, kultura z Kremla w czasie rządów Tuska. Putin, który miał śpiewać przed polską publicznością na festiwalu pod patronatem ministra Zdrojewskiego, polska wyprawa na Syberię we współpracy z Szojgu, festiwal piosenki pod wspólnym patronatem prezydent Zdanowskiej i rosyjskiego ambasadora, czy propagandowa wystawa o olimpiadzie w Soczi w muzeum nadzorowanym przez marszałka Struzika. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich zajmować się będzie głównie polityką, gospodarką i służbami specjalnymi, ale za rządów PO-PSL także sfera kultury padła ofiarą zbliżenia z Moskwą, to ujawnia Grzegorz Wierzchołowski. A poza tym w numerze, jak rosyjski wirus uniknął sankcji, to w tej firmie menedżerem był brat Krzysztofa Bosaka, łotewska grupa finansowa związana z rosyjskim oligarchą. 3 dni przed rozpoczęciem obowiązywania w Polsce ustawy sankcyjnej sprzedała firmę pożyczkową dotychczasowej prezes. Kulisy tej transakcji bada Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a więcej w tekście Piotra Nisztora. Unii Europejskiej pseudogra o klimat, o tym pisze Jacek Liziniewicz. Wojna i problemy na rynku energetycznym nie otrzeźwiły Unii Europejskiej. Politycy Parlamentu Europejskiego przegłosowali rozszerzenie systemu handlu emisjami na mieszkalnictwo i transport. Oznacza to, że albo wydamy pieniądze, albo radykalnie zmienimy nasze przyzwyczajenia, albo będziemy słono płacić za rzeczy, o których dzisiaj nawet nie myślimy. Wycieki z Pentagonu, wywiadowcza wpadka. 21-letni Jake Teixeira poszedł w ślady Edwarda Snowdena, ale towarzyszyły mu zupełnie inne motywy. Zdradził sekrety swojego kraju, bo chciał zaimponować grupie swoich nastoletnich kolegów z internetu. Więcej na ten temat w tekście Maćka Kożuszka. Degradacja życia, eutanazja. Kolejne kraje decydują się na legalizację eutanazji lub rozszerzenie jej zakresu, a między innymi w Holandii liczba śmiercionośnych zabiegów stale rośnie. Jednak widocznemu trendowi przeciwstawia się Portugalia. Politycy popierający tego rodzaju, w cudzysłowie, zabiegi często posługują się fałszywą argumentacją, która służy szerszej walce politycznej, ostrzega Hubert Kowalski. Wojna w Sudanie z Rosją w tle. Na pierwszy rzut oka ta wojna zaskakuje, wszak pożarło się dwóch najpotężniejszych generałów wojskowej hunty rządzącej od kilku lat Sudanem. W rzeczywistości ten konflikt dojrzewał od dawna. Zapalnikiem okazał się spór o oddanie władzy cywilom i uderzenie w złoty interes Wagnerowców, pisze w swojej analizie Antoni Rybczyński. Historia patron Polski, Czech i Węgier. Spadający na głowę topór, 7 włóczni wbitych w ciało, męczeńska śmierć z rąk psich głów Prusów, rozwścieczonych misją ewangelizacyjną biskupa, a potem szybkie wyniesienie na ołtarze i głęboki ślad w polskich dziejach i kulturze. 23 kwietnia 997 roku zginął zamordowany przez pogan święty Wojciech, patron Polski, Czech i Węgier. Relikwie świętego, obecnie rozrzucane po świecie, stanowiły bezcenną wartość dla rodzącego się Królestwa Polskiego. W życiu świętego Wojciecha wielką rolę odegrała wizyta w klasztorze benedyktyńskim na Monte Cassino. Sylwetkę świętego przybliża Tomek Łysiak. No to wszystko historia, historia. A współczesność, proszę państwa, współczesność jest taka, że decyzja zapadła. Prezydent USA Joe Biden za rok powalczy o drugą kadencję. 80-letni polityk ogłosił, że chce ponownie kandydować z ramienia Partii Demokratycznej w wyborach, które się odbędą w listopadzie 2024 roku. Podobno po pojawieniu się tej informacji, po tym jak światowe media to wszystko ujawniły, Bronisław Bigos Bulko-Morowski wykonał kilka znaczących telefonów, a Kidawa
nie wykluczyła zainteresowania funkcją wiceprezydentki. No, na razie nie ma takiej funkcji, ale jak się te strefy niemieckie w Unii Europejskiej odpowiednio obrócą, to może będzie. No ależ to by były emocje, ależ to byłby wyścig po tę schedę za odchodzącym, ustępującym Dudą. Nie Trzaskowski i nie ta jego kupa serducha, tylko jak na świecie, no zgodnie z tymi najnowszymi trendami, ci prawdziwi weterani. Tak, Trzaskowski dzisiaj był w TVN-ie i na pytanie, czy on znowu będzie kandydował w wyborach prezydenckich, powiedział, że jest za wcześnie na deklarację, bo to było w faktach, po faktach, to było przed 20. No, musiał tak odpowiedzieć. Ale tu wszystko jest możliwe. Bigos Bulkomorowski w ruskiej budzie, taki schowany, jak kiedyś naczelnik w Sulejówku. Kto wie, może wróci na salony i w takiej na przykład słynnej sali malinowej w hotelu Bristol wygłosi takie mocne przemówienie, w którym no, mógłby powiedzieć tak. Zapluty, potworny karzeł na krzywych nóżkach, wypluwający swoją brudną duszę, opluwający mnie zewsząd, nie szczędzący niczego, co szczędzić trzeba, rodziny, stosunków, bliskich mi ludzi, śledzący moje kroki, robiący małpie grymasy, przekształcający każdą myśl odwrotnie. Ten potworny karzeł pełzał za mną jak nieodłączny druh ubrany w chorągiewki różnych typów i kolorów. To obcego, to swego państwa. Krzyczący frazesy, wykrzywiający potworną gębę, wymyślający jakieś niesłychane historie, ten karzeł był moim nieodstępnym druhem, nieodstępnym towarzyszem doli i niedoli, szczęścia i nieszczęścia, zwycięstwa i klęsk. I gdyby tak powiedział Bigos Bulkomorowski w tej sali malinowej w hotelu Bristol, to by zacytował słowo w słowo naczelnika marszałka. Tylko że Bigos Bulkomorowski musiałby tak mówić o Tusku. No, bo właśnie dlatego by potem się udał do tego Milanówka na emigrację. Nie, nie, ja się nie przejęzyczyłem, bo on by razem z Petru, zamiast do Sulejówka, do Milanówka. No, ale to jest przyszłość. To nie wiadomo, jak to się potoczy, bo na razie ta upolityczniona prokuratura Ziobry, to ona ściga, no państwo wiedzą kogo, tak? I ten Ziobro jest jak Tommy Lee Jones z tego filmu o tym ściganym. Proszę państwa, Kinga Gajewska, jest taka pani poseł. Jest, jest. Matka trójka dzieci. Ona wyszła za mąż za tego Belzebuba, no myrchę. Kinga Gajewska, ja tak mówię, że Belzebub, no bo on przecież pyta, a to państwo wiedzą, jak się wpisze myrcha i Belzebub, to od razu wyskoczy. Kinga Gajewska w krótkich żołnierskich słowach wytłumaczyła kilka zasadniczych kwestii. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Przede wszystkim chciałbym wyraźnie powiedzieć, zanim państwo obejrzą ten materiał, ten film, zanim państwo na własne oczy zobaczą, że mnie pani poseł Kinga Gajewska no prawie przekonała. Prawie robi różnicę, ja wiem, ale nie uprzedzajmy faktów, spokojnie. Uwaga telekino, bardzo uprzejmie proszę o ten film z panią poseł Gajewską z Platformy, a państwa proszę o koncentrację, dlatego że no, łatwo nie będzie. To, czy my wygramy z PiS-em, to jest kwestia życia i śmierci. Życia i śmierci. W Polsce wycinamy w 2021 roku, wycięliśmy prawie 5 milionów metrów sześciennych, czy metrów kwadratowych. To jest tyle, jakby załadować te tiry, 175 tysięcy tirów. To jest tyle, że mogłaby jakby ustawić te tiry obok siebie, to okrążyłoby to równik półtora raza, piąta klasa biologii. Dzieci uczą się o alkinach, alkanach i alkenach. Czy ktoś z państwa może się przydała mu taka wiedza? A w ogóle wie, o czym mówię? No bo ja też nie za bardzo. No, podsumowując program, w każdej gminie zbudujemy żłobek. Ja za chwilę wrócę do tych ważnych słów pani poseł Kingi Gajewskiej.
Ale jest z nami pan Antoni z Gliwic, tak? Kłaniam się, panie Antoni, dobry wieczór. Tak, witam serdecznie naszych miłych widzów i pana, panie Jacku. Wieczór. Chciałbym pomówić o tym nowym pakiecie Fit of 55. On ma na celu poprawę ekologii, a szczególnie powietrza w Unii Europejskiej. A zwiększy tylko znacznie ceny i ograniczenia w wielu dziedzinach życia, począwszy na przykład od przejazdów kolejowych, a skończywszy na lotach samolotowych. Z takiego rozwiązania mogą się cieszyć tylko tacy zwariowani ekolodzy w rodzaju Grety Thunberg. Zresztą te drastyczne ograniczenia i dramatyczny wzrost cen dotyczy tylko Europy, której zanieczyszczenie atmosfery ziemskiej wynosi zaledwie 7%. Powtarzam, 7%. To jest kropla w morzu, można powiedzieć. Natomiast największymi trucicielami powietrza na Ziemi są Rosja, Chiny oraz Indie, a ograniczenia ich wcale nie obowiązują, gdyż oni żadnych ustaw mających na celu oczyszczenie ziemskiej atmosfery ani myślą podpisywać. Tak więc Europa będzie się ograniczać, Europejczykom będzie się żyło coraz drożej, a inni będą mogli truć atmosferę ziemską do woli. A Greta Thunberg, mówiąc już ironicznie, wcale nie chce jechać do Rosji, Chin czy Indie, aby ratować planetę. Można mieć tylko nadzieję, że eurobiurokraci w Brukseli opamiętają się spory i te idiotyczne po prostu ustawy zostaną choćby za kilka lat wyrzucone do śmieci. A teraz chciałbym coś bardziej w lżejszej formie przedstawić. We Francji trwają ogromne protesty przeciwko wprowadzeniu przez prezydenta Macrona zmiany systemu emerytalnego, wydłużającego między innymi okres przechodzenia na emeryturę z 62 do 64 lat. A gdyby prezydent Francji był trochę bardziej sprytny, zaraz by sprowadził do Francji Donalda Tuska. A Tusk jako król Europy może przecież zostać prezydentem każdego kraju w Europie. Byłaby więc wielka okazja, abyśmy pozbyli się oszołoma Tuska i podrzucili go, albo mówiąc ładniej, wyeksportowali do Francji. A gdyby Tusk został prezydentem Francji, od razu wprowadziłby swój sztandarowy projekt. Pracę dla kobiet i mężczyzn do 67 roku życia. Francuzi oczywiście wtedy by jeszcze bardziej zaprotestowali. A wówczas Tusk kazałby policji strzelać do wszystkich demonstrantów kulami gumowymi, tak jak strzelano do górników w Jastrzębiu w 2015 roku podczas rządów Platformy i PSL. A wtedy wszyscy Francuzi poszliby na klęczkach do Macrona, błagając go, aby wrócił znowu na stanowisko prezydenta i zapewniał go, że już się zgodzą na tę pracę do 64 roku życia. Jak to powiedział klasyk Jaruzelski, wybraliby wtedy mniejsze zło. I na tym kończę. Pozdrawiam naszych miłych widzów i wszystkich wspaniałych prowadzących, no pana, panie Jacku szczególnie. Pan jest wspaniałym w tym prowadzeniu tej audycji. I do usłyszenia, kochani. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Antoni. Nie zasługuję na te, ale przyjmuję z dobrodziejstwem, okej, okay, dobrze. Proszę państwa, tutaj Gajewskiej wracając, oczywiście, że ona ma rację, tak, no to będą bardzo ważne wybory, to cały czas o tym rozmawiamy, to jest kwestia życia i śmierci, szczególnie tej politycznej śmierci dla na przykład tam każdego Neumanna i tak dalej. Po drugie, to co ona tam mówiła o tych tirach, gdyby z tego drewna, którymi są załadowane te tiry, no jakby był tartak, tak? Tartak się rżnie na deski. Gdyby z tego drewna zrobili takie, najpierw deski, a potem takie maluśkie patyczki, gdyby tak te patyczki połączyć, tak jeden patyczek, drugi patyczek i tak dalej, i to by taką trajektorię wytyczyło, to byśmy polecieli w kosmos, o panie, to byśmy tak polecieli w kosmos tak daleko, że Ziemia to by taka była, taka malutka by była. No i to jest taka wizja, która może niektóre mózgi zapłotnić, tak. I na koniec jeszcze podsumowując program, tak jak mówiła, że w każdej gminie żłobek, znaczy o tym już rozmawialiśmy, że to jest też bardzo poważna sprawa, bo no to jest właśnie ta kwestia dzietności, że dzieci się biorą ze żłobka. No prawie każdy, kto przychodzi do żłobka, bierze dziecko i potem sobie idzie no tam, gdzie chce z tym dzieckiem, do domu czy gdzieś, prawda? Natomiast te alkeny, o których ona wspomniała, to był zły przykład.
To był zły przykład. Dlatego ja powiedziałem, że ona mnie prawie przekonała. Bo, znaczy wiadomo, ja wiem, ale no, młodzież to też ogląda, ona się uczy. Alkany są to nasycone węglowodory acykliczne. Związki składające się z atomów węgla i wodoru, które mają wzór ogólny CnH2n plus 2. Przy czym tutaj N oznacza liczbę atomów węgla w cząsteczce węglowodoru. Alkeny należą do węglowodorów nienasyconych, a ich wzór ogólny ma postać CnH2n. Alkeny między atomami węgla posiadają jedno wiązanie podwójne. Do węglowodorów nienasyconych zaliczane są również alkiny, które posiadają jedno wiązanie podwójne między atomami węgla. Wzór ogólny alkinów to CnH2n minus 2. Czyli generalnie o co chodzi? No chodzi o gaz i paliwo, tak? No a co mówił pan Jan Kobuszewski do 40-latka? Mówił, panie, jak ja kocham tę naftę. No. Tak mówił i sprzedawał takie napoje no, w kiosku przy stadionie, bo się klub nim zajął. Ale tutaj Gajska nie ma racji, bo to nie każdym klub się tak zajmie. Nie, nie, to ona źle myśli. Nie każdym klub się tak zajmie, dlatego te dzieciaki, generalnie młodzież potem, to ona musi wiedzieć, no, co to jest gaz, co to jest płyn i co to jest ciecz nasycona, co to jest ciecz nienasycona i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja się z tym, no, bardzo mi przykro, ale nie mogę zgodzić pani Kingo do końca, tak jakbym chciał. Nie, ja bardzo się cieszę, że pani jest akurat właśnie po tej stronie mocy, po której pani jest, bo ja bardzo szanuję pani dorobek. Szczególnie podziwiam to, że pani przez 12 lat była członkinią formacji tanecznej tańców latynoamerykańskich w zespole Brawko. Naprawdę szacun. No, z tym, że no w tej sprawie tych alkinów, alkenów i tak dalej, to nie ma pani racji, bo jakby powiedział Petru, czym skorupka za młodu nasiąknie, prawda? Znaczy on by może to jakoś inaczej ujął, ale no, nieważne. Słyszeli państwo, że Petru będzie kandydował do Senatu? No tak, bo Senat to jest taka izba refleksji i on tam właśnie będzie tej refleksji doznawał. Wczoraj Tusk miał taką refleksję podczas posiedzenia klubu w Rzeszowie. Tam jednym z tematów, jakie poruszył, były rządowe zamówienie dla Huty Stalowa Wola i zdaniem Chyrzego Roya Zjednoczona Prawica woli kupować koreański sprzęt wojskowy niż go produkować w Polsce. Ludzie biją na alarm, tak mówił, takie były rozmowy w Stalowej Woli. Tam się ludzie łapią za głowę, zastanawiają się, dlaczego rząd PiS uznał, że gigantyczne zakupy w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce w Stalowej Woli armatochaubice Krab. No i na te słowa Tuska zareagował premier i premier Morawiecki na Facebooku napisał tak. Donald Tusk lubi polityczną fikcję. Fikcyjna polityka zagraniczna, fikcyjne bezpieczeństwo energetyczne, a teraz kolejne fikcyjne fakty. Może powinien zmienić nazwę partii, na której czele stoi na FO, fikcja obywatelska. Za czasów Donalda Tuska Huta Stalowa Wola po typowej dla PO, nieopłacalnej dla państwa polskiego i nie liczącej się z kosztami społecznymi prywatyzacji miała produkować chińskie koparki. Dzisiaj Huta Stalowa Wola, jak przyznają mieszkańcy i prezydent w Stalowej Woli, jest przykładem stalowej woli narodu polskiego do budowania bezpieczeństwa Polski opartego na własnych możliwościach i talentach. Po mojej lutowej decyzji i dokapitalizowaniu konsorcjum Huta Stalowa Wola S.A. kwotą niemal 2 miliardów złotych. W pierwszej transzy co najmniej 1 200 000 000 w drugiej. Huta Stalowa Wola realizuje największy w historii rodzimy kontrakt zbrojeniowy dla Wojska Polskiego. Fundusze te zostaną przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych armatochaubic Krab do 50 rocznie, nowych pływających BWP Borsuk do 100 rocznie oraz zmodyfikowanych samobieżnych moździerzy RAK. Produkcja haubic Krab będzie przeznaczona zarówno na potrzeby krajowe, jak i na eksport. Zamykanie zakładów produkcyjnych i wyprzedaż majątku narodowego to był pomysł PO na polski przemysł obronny. Nasz plan to budowanie potencjału obronnego i przemysłu na dziesięciolecia. Zapewnienie Polakom bezpieczeństwa to priorytet mojego rządu. Łączymy ten cel z olbrzymimi inwestycjami w polski przemysł zbrojeniowy, a to oznacza nowe miejsca pracy, transfer technologii i kontrakty na lata. Panie Donaldzie, liczą się fakty,
a nie pana fikcja. Do tych słów Tuska też się odniosła Polska Grupa Zbrojeniowa. Słowa przewodniczącego Donalda Tuska są całkowicie nieuprawnione. Portfel zamówień Huty Stalowa Wola na produkcję armatochałupic Krab jest wypełniony co najmniej do 2027 roku. Produkcja jest dynamicznie rozwijana, a portfolio spółki powiększane o kolejne wyroby. PGZ w swoim komunikacie podkreśla, że flagowe produkty Huty Stalowa Wola to armatochałupice Krab, samobieżne moździerze RAK, wozy im towarzyszące, to jest wozy dowodzenia, amunicyjne, rozpoznawcze, remontu uzbrojenia. Dodatkowo rozwijane są wieże bojowe, borsuki, bojowe wozy piechoty, baobaby, pojazdy minujące, warany, wielozadaniowe pojazdy opancerzone, langusty, wyrzutnie rakiet, wyrzutnie do zestawów Patriot oraz sprzęt inżynieryjny. Dopiero po 2015 roku Huta Stalowa Wola przeszła z etapu analiz do etapu realnej produkcji seryjnej, tak zaznaczono tam w tym komunikacie. Zakład dostał duże, długoterminowe zamówienia z MON-u, co przyniosło zyski, a ludziom dodatkowe i stabilne miejsca pracy. Dziwi fakt, że informacje ogólnodostępne nie docierają do liderów Platformy Obywatelskiej, przez co opinia publiczna jest wprowadzana w błąd. To nie dlatego, że tam nie docierają, to w ogóle nie o to chodzi. W polityce się nie liczą fakty, tylko emocje. Przecież mówił Tusk, tak? Inna sprawa, że mówił też, że smutasy nie wygrywają wyborów. To może on to wszystko mówi, żeby ludzi właśnie rozbawić, na przykład tych ze Stalowej Woli, co tam oni wiedzą, o co kaman. Wicepremier Sasin na Twitterze napisał tak. Donald Tusk wybrał się do Stalowej Woli, by robić to, w czym czuje się najlepszy. Kłamać ludziom w żywe oczy. Niestety zapomniał, że to za rządów PO zwolniono z Huty Stalowa Wola w jednym czasie 8 tysięcy osób, a przedsiębiorstwo było na skraju upadku. Na szczęście Polacy mają dobrą pamięć. Jak to jest z tą pamięcią? Jak to jest z tą pamięcią Polaków? No to my się przekonamy przy okazji wyborów. Zaraz koniec pierwszej części, ale chciałem jeszcze powiedzieć, że taki sondaż się pojawił, no, który pokazuje, że gdyby w tej sprawie kierować się tym, co pokazuje TVN, no to z tej przedstawionej całej prawdy całą dobę, to by wynikało, że ci rolnicy to... Dwa tygodnie temu, w sobotę, we wsi Łyse, koło Ostrołęki, podczas konwencji PiS-u dotyczącej rolnictwa, zaprezentowano pakiet rozwiązań dla rolników, konkret Jarosława Kaczyńskiego dla polskiej wsi. Zakładał m.in. skup zboża z opłatą minimalną, z ceną 1400 zł za tonę pszenicy, utrzymanie dopłat do nawozów sztucznych, zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym wydaniu Super Expressu opublikowany został sondaż Instytutu Badań Polster, w którym zapytano badanych, jak oni oceniają te propozycje przedstawione przez prezesa Kaczyńskiego dla polskiej wsi, znaczy tę tarczę rolną. I teraz, co bardzo jest istotne, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, to badanie dotyczyło mieszkańców wsi. Zapytano mieszkańców wsi o to. Z sondażu wynika, że 43% dobrze ocenia te tarcze i te propozycje. Przeciwnego zdania jest 34%, 23% nie ma zdania. No, czyli po raz kolejny widać, jak jest zmanipulowany ten przekaz TVN, no bo tam z tego, co jest pokazywane cały czas, całą dobę, to wynika jednoznacznie, że wszyscy rolnicy są przeciw. I wszyscy rolnicy mają traktory. I są przeciw. I żaden z nich nie chce tych rozwiązań, jakie PiS proponuje. Dobrze, krótka przerwa, proszę Państwa, koniec pierwszej części, zaraz wracamy.